Siemanko, dzisiaj pokażę wam grę Just Jackrabbit 2. Będzie to kolejna seria let's playa z takich właśnie platformówek. Gra wydana w 99 roku, kilkanaście lat temu spędziłem przed nią bardzo dużo czasu, ale jest naprawdę super. Polecam, nawet i dzisiaj robi wrażenie. Szkoda, że na chwilę obecną nie robi się tak fajnych platformówek. Okej, zaczynamy. Zagramy sobie od nowa. Zagramy jazzem od samego początku. Nie będziemy tu przeginali w górę ani w dół, więc weźmiemy poziom średni. Okej. Brakuje mi teraz takich platformówek. Wcześniej to gdzieś bardzo dużo było. No, związane jest to pewnie zapewne z rozwojem grafiki w 3D i w ogóle każdy tam chce, ale powiem wam szczerze, że takie gry mają swój klimacik i można z rodziną sobie bardzo dużo czasu spędzić przy komputerze. No. Wiadomo. Tutaj nie możemy. Nie będziemy zbierali też jakoś tam mega dużo tego wszystkiego, ale nie wiem, jak się dostać, chyba się nie dostaniemy. Za każdym razem, jak zbiera się tą podstawową broń, to ona rozszerza się, jak się przytrzyma przycisk. Szybciej strzela po prostu. Te srebrne monety też dają nam możliwość wejścia w różnego rodzaju tajne miejsca, skryte takie. Gra ma nawet fajną oprawę dźwiękową, muzyczka dość ciekawa jest w grze. Czekaj, człowiek.
właśnie o tych tajnych przejściach mówiłem. Dobra, jest. Kończyliśmy pierwszy poziom. Jedyna droga prowadzi do bogactwa, jest jedna droga prowadzi do wojny. Jedziemy tu. Ta prowadzi do wojny na pewno. Wybraliśmy nie tą drogę. Jeszcze jest chyba parę rzeczy do zebrania. Tak mi się chyba wydaje. O. Czasami się jest warto cofnąć, bo można coś tam sobie dodatkowo zdobyć. W tym przypadku zdobyliśmy prom. O! Kaweczkę weźmiemy, straciliśmy.
tych miejscach się zapisuje i stąd później można startować, jak się życie straci. Tam można było na dole gdzieś wejść, przełączyłem. Jak się broń nie zmieni. O. O właśnie. Ale życie straciliśmy. Koniec. Jedziemy na następny poziom. Tutaj lecimy. Aj. No nieźle przybiega. To jest trudniejsza sprawa. O kurde. No to ładnie. O kurde. Na razie się mało denerwuje, ale platformówki mają to do siebie, że bardzo często
trzeba powtarzać jakieś sekwencje. Że można się zdenerwować wtedy. Lecimy. Grać nie umiem. I koniec. Słabo na tym poziomie. Lecimy. Coś jest zawsze coś.
Coś muzyka się zacięła. Czyli jednak można więcej niż 100. Dobra, tu sobie zapiszemy i zakończymy.